No elo, ja jestem Hania S. i dopiero co zrobiłam sobie nowy tatuaż. Więc pomyślałam, że to dobry moment na nagranie psychoulubieńców. A więc tak, ja robienie tatuaży uwielbiam i kocham i kiedyś zabraknie mi miejsca na ciele. Ale jak już wam mówiłam, każdy tatuaż ma taki u mnie okres kwarantanny i zanim go zrobię, mija bardzo dużo czasu. Dlatego mimo, że pomysłów mam milion, to tatuaż mam na razie niewiele. Najnowszy zrobiłam wczoraj. Jest taki, żeby rozwiać wątpliwości. Tak, to jest pół głowy. Z tej głowy wyrasta kwiat polny, chmura i trzmiel. Interpretację zostawiam wam, ale tak sobie myślę, że bardzo dobrze obrazuje to, co się ostatnio dzieje w mojej głowie. Ostatnio, zawsze w zasadzie. Więc myślę, że będzie mi się z nim dobrze żyć. Ale ta decyzja była akurat dosyć szybka, dlatego że mam zacząć brać tabletki, przy których nie mogę się tatuować i będę brać je około roku, więc to będzie długi czas bez tatuażu. Dlatego była taka szybka akcja, że halo, szybko, tatuator, robimy. Spokojnie, to nie są żadne psychotropy, przy których nie można się dziarać, tylko tabletki od dermatologa, a to dlatego, że ostatnio mam straszne problemy z cerą i też dlatego właśnie tak chcę płynnie przejść do innej rzeczy, o której wam chcę opowiedzieć, czyli kosmetyki, śmiesznie się o tym mówi, ale też przez duże problemy z cerą bardzo doceniłam moje ukochane kosmetyki, czyli o, super, pokazuję tył, nie umiem być blogerką, youtuberką makijażową. Podkład anti-blemish od Clinique, który używam od 6 lat cały czas. I teraz doceniam go razy 100, bo to jest taki niezapychający, ale trwały i kryjący, i matujący i tak dalej. I ogólnie do mojej mega problematycznej cery jest to sztos i cudowna rzecz. I oczywiście puder z maka, chociaż wydaje mi się, że oni coś zrobili z tym, jaki on jest. Bo kiedyś puder z maka jeden starczał mi na, nie wiem, pół roku, a teraz dużo szybciej się zużywa, a wydaje mi się, że ja go używam tak samo. Ale niemniej jednak to jest wciąż zajebisty produkt. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie. Wypisałam sobie tu rzeczy, o których chcę wam powiedzieć. Podkład i puder już powiedziałam. To jest złoto, które ratuje mi ostatnio naprawdę życie. Bo ja jak mam tak źle wyglądam, to moje myśli samobójcze skaczą na poziom plus 15. Więc ratują mi życie, może być tutaj potraktowane dosłownie. Co jeszcze ratuje mi życie? Skarpetki z Prozakiem. A tak serio, to niedawno na Instastory. Kto mnie nie obserwuje na Instagramie, to proszę, ja tu poczekam. Idźcie i zafollowujcie. Dobra, otóż pokazałam tam skarpetki z Prozakiem i wszyscy się rzucili i mówili: Hania, skąd takie skarpetki z Prozakiem? Linki są w opisie, one są z AliExpress, czyli przychodzą z Chin i czekałam na nie 2 miesiące, ale doszły, są średniej jakości, bardzo średniej, ale kosztowały, nie wiem, 2 dolary, także czego myśmy się spodziewali, nie? Niemniej jednak mam skarpetki z Prozakiem i z Monalizą i jeszcze z takim obrazem, którego zapomniałam, jak się nazywa, ale powinnam pamiętać, bo to jest bardzo znany i dobry obraz. I oczywiście, jak już jesteśmy w temacie Prozaku, to czytam aktualnie książkę Lola. Jeszcze nie skończyłam, więc jeszcze wam nie powiem do końca, ale Lola jest po próbie samobójczej w psychiatryku i co? I to jest moja tematyka, więc mam wrażenie, że nie do końca jestem obiektywna, mówiąc o książkach z tej tematyki, bo ja wszystkie łykam. Po prostu. Ludzie zaburzeni. Tak, tak. Ale na drużynie S, czyli mojej grupie na Facebooku, jeżeli tam nie jesteście, to jest wasz błąd, link w opisie. Widzicie, jak ja tutaj pięknie lokuję moje wszystkie po prostu social media. Ale do rzeczy, poleciliście mi tam książkę Głębia Challengera i to miało być ciekawe i dużo osób to poleciło. Nie było. Mi się nie podobała. A tak spoza psychologii, bo tak, to jest zaskoczenie, ale ja też czytam takie książki, w których ludzie nie piszą o szpitalu psychiatrycznym i o tym, jakie życie jest tragiczne i trzeba się zabić, to powiem wam o książce Finansowy Ninja. Mam ją w Kindlu, więc tak trochę słabo, nie mogę wam pokazać w fizycznej. Kupiłam tacie fizyczną. I to jest książka Michała Szafrańskiego, który uczy, jak żyć i jak żyć będąc biednym studentem.
To znaczy nie, to nie był chyba jego zamysł, żeby to napisać dla biednych studentów, ale pomaga ona ogarnąć ogólnie zarządzanie finansami i takie rzeczy, które każdemu w zasadzie się przydadzą. Nawet jeżeli no ja na przykład nie czuję się żadnym finansowym ninżą, to Michał tak jakoś mocno objaśnia, jak żyć, żeby nie zbankrutować ogólnie na każdym kroku. To chyba była najgorsza recenzja tej książki. Poza tym po ostatnim odcinku z Arleną, który pewnie już widzieliście, a jeśli nie, no to oczywiście tu wyskoczy zaraz karta i możecie sobie tam przejść. Arlena mnie skompromitowała, że nie robię ćwiczeń z angielskiego. Zaczęłam faktycznie wypełniać tę jej książkę. Proszę bardzo, grama to nie drama. Książka do nauki gramatyki, szok i niedowierzanie z angielskiego. Ja sądzę, że spoko, można tu porobić te ćwiczenia i jest dużo śmieszków. Kolejną rzeczą, która ostatnio jest moim totalnie ulubieńcem, jest, uwaga, uwaga, tablet graficzny. Bo ja bardzo chciałabym ładnie rysować, ale nie umiem. Niemniej jednak, kiedyś, w sensie przed szpitalem, jakieś tam 2 lata temu, mama mi przysłała trochę kasy i powiedziała: Hania, kup sobie coś, co sprawi ci przyjemność, bo ona chciała mi jakoś pomóc. To jakby spoko, nie? Więc stwierdziłam, kupię coś, czego normalnie bym nie kupiła. No i tablet graficzny jest taką rzeczą, dlatego że absolutnie nie potrafię rysować i malować i nic. Ogólnie jestem plastycznym beztalenciem, ale sprawia mi przyjemność jakieś takie mazanie. A wolę robić to na komputerze niż ręcznie. Więc ja mam taki tablet graficzny Wacoma, taki bardzo podstawowy. I sobie rysuję tu jak na kartce i na komputerze to wyskakuje, a jak już wyjdzie mi jakiś śmieszny obrazek, a raczej smutny, no bo to jednak ja, to gdzie on się znajduje? Na drużynie S oczywiście, więc jeżeli was tam nie ma, ej dobra, bo dzisiaj to jest po prostu wyskakuje z każdej szafy z linkiem. Na drużynie S wrzucam też rzeczy, więc jeżeli chcielibyście pooglądać brzydkie obrazki, które rysuję i po nich piszę, to właśnie tam. Ale nie brzmi to zbyt zachęcająco, co w sumie nie jest dziwne, bo ja po prostu nie umiem tego robić. Okej, robię to tylko dlatego, że sprawia mi przyjemność. To jest bardzo ciekawa historia. A kolejnym moim życiowym osiągnięciem w ostatnich tygodniach było to, że kupiłam sobie nowego iPhone'a. Jest to 8 Plus i jestem w nim zakochana i robi piękne zdjęcia. A gdzie możecie te zdjęcia oglądać? Na Instagramie! Ej, dobra. Już chyba przeginam trochę, co? Kupiłyśmy też do domu MacBooka Era i... O matko! Jakbym miała bardzo dużo pieniędzy, to kupiłabym wszystko z Apple'a. Ale oczywiście najbardziej się jaram tatuażem. Zobaczcie, jaka piękna kobieta. Jakie tu ma piękne obojczyki. Jestem totalnie fanką tego tatuażu. Jestem teraz tak na maksa zajarana i chcę wszystkim chodzić i go pokazywać i mówić, jaki jest wspaniały i cudowny. A i od razu odpowiem, że... Trochę bolało, ale ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy nie robią sobie tatuażu tylko dlatego, że boją się bólu. To znaczy, nie wiem, dla mnie to jest takie niewyobrażalne trochę. Ale spróbowałam o tym myśleć właśnie podczas sesji. Zamknęłam oczy i skupiłam się na tym bólu i stwierdziłam, że no tak, to boli. Ale nie jest to taki ból, który przeszkadzałby mi żyć i przy którym nie mogłabym myśleć o czymś innym, bo tak bardzo mnie boli. Nie. Nawet jak myślę o tym, że ten ból jest po to, żebym miała potem taki piękny tatuaż, to mi się wydaje taki, okej. Nie wibrujcie mi. No a więc podzieliłam się z wami rzeczami, które ostatnio mi się podobają i które mi się jaram. I w sumie to były najważniejsze rzeczy, które teraz przysłaniają mi rzeczywistość. Najbardziej przysłania mi rzeczywistość telefon, bo w niego się bez przerwy patrzę. Demyt. I co? I tyle na dzisiaj. Możecie mi w komentarzu polecić jakieś swoje nowe odkrycia. Na przykład moje nowe odkrycie sprzed 15 lat to jest ten podkład. Boże, to jest tak dobre, naprawdę. W sensie, ja wyglądam bardzo źle teraz i wiem, że to widzicie, ale jest to trochę już zmniejszone przez ten podkład właśnie i ten puder. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu trzmiel.